Starostwo powiatowe w Żywcu otworzyło dziś drzwi do Pałacu Habsburgów, ogłaszając przetarg na jego dzierżawę. Zainteresowani mają czas na złożenie swoich propozycji do końca września. Starosta ogłosił, że przyszłemu inwestorowi czynsz zostanie obniżony o połowę z pierwotnych 100 tysięcy złotych. Fatima Orlińska. Do Pałacu Habsburgów w Żywcu, nazywanym często Nowym Zamkiem, znów może powrócić życie. Żywieckie Starostwo Powiatowe po raz kolejny podejmuje próbę wydzierżawienia ogromnego budynku, gdzie jeszcze całkiem niedawno miała powstać szkoła. I choć z poprzednim inwestorem umowa była podpisana, to koszty związane z inwestycją go przerosły. Na to, co mogłoby powstać w kompleksie pałacowym, pomysł mają turyści. Tutaj była szkoła... Technikum drzewne, bo tu moja kuzynka chodziła, ale jeszcze byłyśmy bardzo, bardzo młode i pokazywała mi te strony i teraz, no nie wiem, zażenowana, że to jest puste, szkoda. Ja tu bym się widziała w pięknej restauracji, to tak, to oczywiście, bo lubię takie klimaty. Może współpraca prywatnego dzierżawcy typu gastronomia, coś z częścią naukową, historyczną, może jakiś uniwersytet by się tym zainteresował. Jakiś wydział tutaj posadowić. W takim miejscu studiować to byłoby coś. Starostwo powiatowe w Żywcu podejmuje kolejną próbę ratowania zabytkowego pałacu nie tylko ze względu na konieczność jego ochrony, ale również z uwagi na koszty, które ponosi z bieżącym utrzymywaniem obiektu. Chociażby te dotyczące samego ogrzewania opiewają na spore kwoty miesięcznie. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pałacu mogłaby być prowadzona działalność szeroko rozumiana jako kulturalna, usługi gastronomiczne. Budynek może mieć także charakter użyteczności publicznej. Zastosowaliśmy tutaj obniżenie tego czynszu o 50%, to było ponad 100 tysięcy, teraz to jest 58 tysięcy brutto miesięcznie. Od momentu też wyłonienia właśnie dzierżawcy będzie miał dzierżawca pół roku na porozumienie się z konserwatorem, bo wiemy, że ten obiekt jest objęty, mówimy o Nowym Zamku tutaj, ochroną konserwatorską. Do pałacu przynależy również parking. Jednym z warunków dla przyszłego inwestora jest pozostawienie jego 1/3 powierzchni do odpłatnego użytku mieszkańców i turystów. Ponadto po stronie dzierżawcy będzie wykonanie remontu całego kompleksu i prac pielęgnacyjnych, których przeprowadzenie będzie wymagało konsultacji oraz nadzoru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ze względu na skomplikowaną sytuację spadkową Habsburgów, pałac jest mieniem należącym do starostwa. Substancjalnie on musi być utrzymany, ten obiekt raczej, nie? Tam nie można dużych zmian zrobić w sensie takiej funkcjonalności, przypuśćmy zmiana zasięgu pomieszczeń czy coś takiego, wyburzenia ścian, to jest raczej nieprawdopodobne i niemożliwe, no bo tam są bardzo ważne i reprezentacyjne niektóre te pomieszczenia. Przecież sala lustrzana, biały salon i tak dalej, to są wszystko pomieszczenia, które zostały przez właścicieli, właściwie budowniczych tego pałacu jakby uczynione, zrobione. Jeszcze do tego mamy do czynienia z dwojgiem wielkich artystów, akurat małopolskich tutaj, Karol Stryjeński i Franciszek Mączyński, to wielcy architekci z Krakowa. Ja bym nie chciał czegokolwiek naruszyć. Całkowita powierzchnia terenu podlegającego postępowaniu przetargowemu to ponad 5000 m², z których ponad 4100 to powierzchnia użytkowa. W ramach przetargu ogłoszonego w lipcu tego roku na wydzierżawienie na okres 30 lat działki nie wpłynęła żadna oferta. Otwarcie ofert z bieżącego przetargu nastąpi na początku października.